Tak jest, kochani. To był ostatni filmowy klaps na kanale Bike Show w roku 2020. Wjeżdżamy w rok 2021. Dzisiaj ostatni film i myślę, że świetna okazja, żeby podsumować to, jaki ten rok był, co się w nim szalonego działo, co się zmieniło, jakie były najbardziej zwrotne i rewolucyjne punkty. I ten odcinek sobie nagramy częściowo tutaj, częściowo na rowerze, bo tak się składa, że dzisiaj jest wyjątkowo piękny, wręcz wiosenny dzień i to pewnie jest ostatni taki dzień w perspektywie dłuższego czasu, patrząc po prognozach pogody, więc nie omieszkam wykorzystać okazji i pójść sobie na rower, więc będziemy częściowo mówili sobie jak zwykle z perspektywy rowerowego siodełka i kierownicy. Ale póki co zacznijmy od tego, co myślę, że warto powiedzieć tutaj na spokojnie, czyli co najbardziej się zmieniło w tym roku na kanale Bike Show. Nie da się ukryć, że najbardziej rewolucyjnym i punktem, który zmienił wszystko, jeżeli chodzi o kanał Bike Show, albo najbardziej wpłynął na to, jak wygląda to, co się tutaj dzieje w tym roku. No oczywiście był marzec i była pandemia koronawirusa, lockdown i tym podobne kwestie, które bardzo mocno wpłynęły na cały świat rowerowy. No każdy z Was to pewnie przyzna i każdy z Was to w jakiś tam w jakimś stopniu zauważył, czy handlujecie rowerami, czy kupujecie rowery, to na pewno jakiś wpływ to na Was miało. W mojej perspektywie miało to wpływ, który ja oceniam po czasie dobrze, czyli z jednej strony spowodowało to, że musiałem zupełnie inaczej do tego kanału podejść, ale też spowodowało, że w końcu miałem czas na przeprowadzenie paru kwestii, na które nigdy wcześniej czasu nie miałem. Czyli po pierwsze zdefiniowanie mojego podejścia do kanału Bike Show i jego przyszłości, a po drugie też nadrobienie pewnych zaległości, co do których nigdy nie miałem czasu. Marzec uderzył we mnie, jak we wszystkich, w sposób niespodziewany. Wróciłem z wyjazdu z Andaluzji i nagle się okazało, że następnych wyjazdów pewnie w dłuższej perspektywie nie będzie. Ja muszę przyznać, że dość szybko, wydaje mi się, że słusznie odczytałem pewne sygnały, które dla branży rowerowej ten cały kryzys miał spowodować. Pewnie część z Was, która śledzi kanał, wie, że już pod koniec marca albo w kwietniu nagrałem film, w którym uważałem, że ten rok znacząco wpłynie na życie wszystkich związanych z rowerami w Polsce i będzie pewnie najlepszym rokiem dla branży rowerowej w perspektywie naprawdę wielu, wielu lat i też mocno wpłynie na ceny rowerów, które moim zdaniem podrożeją. No i wtedy była wielka dyskusja, oburzenie, wiele osób się z tego śmiało, twierdziło, że zobaczy, że rowery będą stały w sklepach, bo nikt nie będzie miał pieniędzy, żeby je kupować. Wydaje mi się, że podejście do takich kwestii jak ekonomia, makroekonomia i takie procesy jak recesja, hossa, bessa i tak dalej mam na tyle rozumne, że po prostu zdaję sobie sprawę, że tego typu procesy nie mają od razu odzwierciedlenia na decyzje zakupowe osób i kryzys, nie brzmi się tutaj wdawać w ekonomię, ale jeżeli coś takiego nadejdzie, to nie nadchodzi to z perspektywie 2-3 tygodni, a to co się dzieje najczęściej od razu, to po prostu to, że ludzie, którzy widzą, że nie mogą wyjechać na wakacje, że nie mogą pójść na siłownię, ale mogą wyjść na pole, chcą coś robić, a w naszej społeczności są tak naprawdę trzy podstawowe aktywności, które większość z nas może uprawiać na zewnątrz i to jest bieganie, piłka nożna i rower, a w sytuacji, w której sporty zespołowe raczej nie są zbyt dozwolone, no to większość z nas idzie w stronę biegania i roweru. A z tych dwóch rower ma taką ogromną zaletę, że aby przejechać na rowerze 30 czy 40 km nie trzeba być jakimś geniuszem formy i wysiłku, a żeby przebiec chociażby 10 km to jednak trzeba trochę biegać, więc siłą rzeczy rowery okazały się niezwykle dobrym rozwiązaniem na kryzys braku możliwości robienia czegoś innego, co widzicie świetnie po sklepach. I widać to po całym świecie, bo pewnie część z Was doskonale wie, jak wygląda teraz sytuacja na rynku rowerowym i to jest właśnie drugi aspekt tego zjawiska, który jest aspektem negatywnym, ponieważ jesteśmy w takim momencie roku, w którym ja bardzo często mam ogromny problem, żeby dorwać jakiś rower, co do którego mógłbym Wam coś o nim opowiedzieć, ponieważ rowerów po prostu nie ma. A Wy macie ogromny problem, żeby ten rower kupić, bo nawet ogromni producenci rowerów, którzy teraz pracują na dosłownie trzy zmiany i całą dobę odbywa się produkcja rowerów, nie nadążają z zapotrzebowaniem. Ogromny problem mają dostawcy części, bo Shimano praktycznie nie dostarcza części do takich klientów detalicznych, czyli jest problem z kupnem samych części Shimano, jeśli chodzi o popularne grupy i rozwiązania, bo Shimano nie nadąża z produkcją komponentów dla producentów rowerowych i w wielu bardzo dużych fabrykach rowerów nieukończone rowery stoją czekając na dostawy komponentów, więc jest to naprawdę rewolucja. W Shimano się mówi o tym, że mimo zwiększenia zatrudnienia o 100% i obrotów fabryk o 100% dalej nie nadążają z zamówieniami, więc dzieją się rzeczy rewolucyjne. One pewnie w
po czasie się uspokoją, natomiast na razie jest to bardzo trudny czas, bo sklepy rowerowe będą miały problem z tym, że nie ma czym handlować. Klienci będą mieli problem i narastającą frustrację, bo nie ma co kupować, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy, które są bardziej popularne. To jest szczególnie mocno odczuwalne w Polsce, ponieważ nie jesteśmy rynkiem priorytetowym i producenci rowerów i części, zwłaszcza ci duzi, wolą wypchnąć części na te rynki, gdzie rower można sprzedać realnie drożej. I to jest naprawdę problem, ale mam nadzieję, że ten problem się w 2021 roku w drugiej połowie zacznie uspokajać, a póki co trzeba żyć z takimi perspektywami, jak na przykład dostępność rowerów na październik albo nawet na 2022 rok, bo takie rzeczy się aktualnie dzieją. Ale z mojej perspektywy na pewno ten moment lockdownu i zamknięcia musiał wpłynąć na to, że zmieniłem podejście do Bike Show, stwierdziłem, że ten kanał wymaga więcej czasu, żeby go przemyśleć i żeby był bardziej jeszcze bliski temu, co ja chcę rowerować robić. Myślę, że to widać po tym roku, że udało mi się wypracować tutaj pewną formę, pewną ciągłość narracji, która się dzieje i przede wszystkim udało mi się doprowadzić do tego, co na początku wydawało mi się ogromnym wyzwaniem, czyli utrzymać 3 filmy w tygodniu. To jest naprawdę mnóstwo pracy, nawet nie tyle, jeżeli chodzi o realizację, bo po czasie jesteście w stanie się przyzwyczaić do pewnego tempa montażu i pomysłów. Jeżeli macie taką plastyczną wizję patrzenia na pewne tematy, to od razu wiecie mniej więcej, jak co chcecie nakręcić, jak to potem zmontować. Ale wymyślenie 3 tematów filmów w tygodniu to jest naprawdę ogromne wyzwanie i to jest wyzwanie, które ja sobie postawiłem wiosną, żeby go dotrzymać i jestem bardzo, bardzo z siebie dumny, że mi się to udało zrobić. I co więcej, nawet teraz, w tym turbo martwym okresie, bo jak się zajmujecie mediami rowerowymi, to wiecie, że jesień i zima to jest taki totalnie martwy okres, gdzie bardzo mocno spadają zasięgi, no po prostu spada zainteresowanie rowerami. No siłą rzeczy to kiedyś może było bardziej odczuwalne, bo mieliśmy bardziej odczuwalne pory roku. Teraz zima bardzo często jest tym czasem, gdzie większość z nas jeździ na rowerze, a jak nie jeździ na rowerze, to jeździ na trenażerze, więc ta aktywność sportowa, rowerowa jest dłuższa, ale tak czy siak te zasięgi mocno spadają. A ja po Bike Show tego w ogóle nie widzę. Mamy spadki rzędu 15-20% od lata, jeżeli chodzi o zasięgi, natomiast przy tak dużej ilości filmów, 3 razy w tygodniu, te wszystkie filmy praktycznie między kolejnymi publikacjami, czyli w 2 dni są w stanie uzyskać po ponad 10 tysięcy wyświetleń. Dla mnie to jest rewolucja i rewelacja, bo to jest przy 18 tysiącach subskrypcji 50 albo ponad 50% skuteczności docierania do widzów, co dla mnie jest przede wszystkim dowodem na to, że osoby, które subskrybują ten kanał, wiedzą, czego tutaj szukać i wiedzą, co tutaj znajdą. Czyli nie ma widzów przypadkowych, którzy subskrybują kanał, ale go praktycznie nie oglądają, kiedyś sobie kliknęli, a treści do nich nie docierają i nie odpowiadają. Fajnie, po prostu fajnie. Naprawdę cieszę się, że może jesteśmy trochę inni, może dla niektórych jestem czasami denerwujący, może niektóre treści wam nie wszystkim odpowiadają, natomiast myślę, że te osoby, które tutaj są, które są z nami od początku, wiedziały, po co tu przyszły i mam nadzieję, że to dostają. Więc to jest bardzo, bardzo fajne, jeżeli chodzi o ten kanał. Duży kolejny krok, jeżeli chodzi o rozwój kanału, to jest pojawienie się pierwszego poważnego partnera, czyli Volvo Wadowcy, którzy zostają z nami na kolejny rok, bo to też pozwoliło mi trochę rozwinąć skrzydła i poczuć, że to, co tutaj robię, ma sens również taki życiowy, ekonomiczny, czyli że z tego wszystkiego można stworzyć fajny sposób na życie, który pozwala też na to, aby tak zbilansować czas, aby móc bardziej się skupić na realizacji tego kanału, co pozwoli też po prostu żyć i się utrzymywać, a nie będzie wymagało tylko szarpania się po prostu i bycia wiecznie, prawda, rozerwanym pomiędzy jakąś taką normalną, niepociągającą, szarą rzeczywistością, która jest wymagana, żeby zarobić na życie, a robieniem po godzinach kanału rowerowego i zaczyna się to wszystko przeplatać. Wkrótce do kanału dołączy kolejny partner, ale to zobaczycie już na dniach i może będzie też jeszcze jedna siła wspierająca, ale to zobaczycie w najbliższych tygodniach, miesiącach, bo nie chciałbym wszystkich kart odsłaniać w tym momencie i fajnie to wszystko się splata, po prostu fajnie to działa. No, szkoda wyjazdów, bardzo szkoda wyjazdów. No, to jest coś, co dla mnie oczywiście jest jakimś też uszczerbkiem finansowym. Jest też ogromnym utrudnieniem, jeżeli chodzi o realizację tematów, no bo fajnie jest nagrywać filmy z Tour de France, Giro, z wyjazdów po Alpach. Natomiast no, myślę, że jest to największa tragedia przede wszystkim dla Maćka, który jak cała branża turystyczna po prostu bardzo mocno ucierpiał. Fajnie, że się udało w ogóle coś zrealizować, że udało się zrealizować kierunek Polska, że byliśmy no, całą zimę w Hiszpanii, zanim to wszystko się zaczęło. Fajnie, że udało się pojechać w Alpy w lecie, że udało się zrobić Neapol, no ale tego miało być dużo, dużo, dużo więcej. No, kalendarz na 2021 rok jest już gotowy, jeżeli chodzi o wyjazdy. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, ale cóż, jeżeli chodzi o kanał, tak jak i całą branżę rowerową, dla mnie był to rok rewolucyjny.
zdecydowanie in plus, więc pytanie, jak to wszystko potoczy się dalej. Tak jak Wam mówiłem, uważam, że branża rowerowa teraz może mieć problem związany z przerostem popytu nad podażą. Mam nadzieję, że to się unormuje, bo to dla mnie też będzie po czasie problem, no bo tak jak mówiłem, no fajnie jest móc mówić o czymś, co jest dostępne, a nie opowiadać wyłącznie teoretycznie o produktach, których Wy nie możecie dostać i w końcu Was też to zacznie frustrować, bo no, jednak rower jest przede wszystkim piękny wtedy, kiedy możemy na nim jeździć, a nie kiedy na niego tylko patrzymy w internecie i nie możemy go kupić. Tyle jeżeli chodzi o kanał i te najważniejsze kwestie z nim związane. Teraz porozmawiamy sobie nieco więcej o rowerach, wyjazdach i tym podobnych wątkach, ale żeby to zrobić, musimy pójść na rower, bo pogoda ucieka. Idealne okoliczności, żeby podsumować najlepszy wyjazd tego roku. Bo ostatnio tak stwierdziłem, że tego, czego mi jesienią i zimą w Krakowie najbardziej brakuje, to po prostu słońce. Mi nie przeszkadza zimno, nawet to, że czasem popada. Mi po prostu przeszkadza to, że w Krakowie jest ciemno i te wszystkie poranki, kiedy wstajemy i się zastanawiamy, czy już jest dzień, czy to dalej noc, to jest coś, co bo najbardziej mi nie odpowiada, jeżeli chodzi o mieszkanie w Krakowie. A jeżeli chodzi o wyjazdy, moim zdaniem, no, przy ograniczonej liczbie wyjazdów w tym roku, wyjazd numer 1 2020 Neapol. Po raz kolejny i to taki paradoks, bo byliśmy tam trzeci raz i dwa poprzednie wyjazdy były gdzieś daleko na liście moich ulubionych wyjazdów w trakcie roku, ale w tym roku siadło idealnie, po prostu super mi się jeździło, zero problemów technicznych z rowerem, idealna pogoda, to poczucie, że się w końcu udało wyrwać i to jeszcze w perspektywie nadciągającej jesieni, gdzie już były pewne znaki, że zaraz znowu będzie koronawirusowe piekło wokół nas, było naprawdę super, więc Neapol bardzo mocno mnie zyskał w tym roku i tym bardziej się cieszę, że wracamy tam za rok, więc no teraz już będę miał bardzo mocno rozbuchane oczekiwania, jeżeli chodzi o powrót do Włoch i do kampanii. Także jeżeli macie taką potrzebę i chęć, no to oczywiście pilnujcie wyjazdu w przyszłym roku, bo Neapol jesienią to pozycja obowiązkowa. Jeśli chodzi o rzeczy na kanale i filmy, no to rekordzistą okazał się filmik z objazdu pętli wokół jeziora Czorsztyńskiego. Myślę, że tutaj wiele powodów ma ta sytuacja. Po pierwsze Kasia pewnie, nie da się ukryć, że Kasia przyciąga wiele osób na kanał. Po drugie trasa, bo wydaje mi się, że ten filmik dotarł do bardzo dużej grupy osób, które niekoniecznie trenują kolarstwo, ale właśnie były zaciekawione tym miejscem, które było dość medialne w tym roku, no bo jest to trasa, która się świetnie nadaje, żeby tam pojechać z całą rodzinką, więc siłą rzeczy nie dziwi mnie zainteresowanie osób, które może nie mają wiele wspólnego ze stricte kolarstwem albo ze sportem, więc ponad 70 tysięcy odsłon ma w tej chwili ten filmik w pół roku, więc niezły wynik. Bardzo dobrze też się oglądały filmy z naszymi różnymi naj, czyli najbardziej stromy podjazd w Polsce z Maćkiem, najdroższe rowery, które z Tomkiem testowaliśmy, czy najlepsze, tak? Czyli nowa Emonda i nowy Tarmac, oczywiście w cudzysłowie najlepsze, bo ten filmik jest dość przekorny. I vlogi, no co tu dużo mówić, najlepiej oglądające się filmiki to bez wątpienia vlogi i to bardzo mnie cieszy, bo wokół vlogów ten kanał powstawał i to jest fajne. Testy też widzę, że oglądają się coraz lepiej, zresztą naprawdę dopiero od jesieni zacząłem realizować taką trochę nową konwencję nagrywania tych testów, taką GCN-ową albo jak to woli w stylu Wołoszańskiego z chodzeniem wokół roweru. Tego na pewno będzie więcej, bo siłą rzeczy prezentowanie rowerów od różnych producentów tego wymaga, ale to takie były początki. No mimo wszystko vlogi tutaj zawsze będą królowały na tym kanale, no bo skoro ma być to rowerowa przygoda, no to vlogi być muszą. Ulubiony i najlepszy rower testowy w tym roku. Wyłączam z tej listy moje rowery, czyli Rondo Hert i Loke. No i tutaj moim zdaniem wygrywa Superior, na którym właśnie jadę, zresztą nieprzypadkowo, ale rower, który mnie najbardziej pozytywnie zaskoczył, szybka akcja, szybki test, centrum rowerowe po prostu mi wysłało rower do testów, kolejny w tym roku rower, który testowałem i podszedłem do tego zupełnie bez emocji, ustaliłem tak naprawdę, co ja mam zrealizować dla centrum rowerowego i dla Superiora, czyli jakie zdjęcia zrobić, jakie filmiki wyprodukować, no a siłą rzeczy test sobie zostawiłem na koniec, pojeżdżę, zobaczę. No i szok, no okazało się, że jest to po prostu fajny rower, bardzo pasujący do mojego stylu jazdy, więc to jest dla mnie największe zaskoczenie in plus i najbardziej pozytywnie nieoczywisty rower w tym
sezonie. Zobaczymy, co będzie w sezonie kolejnym. Mam nadzieję, że tych rowerów testowych też będzie więcej. Mam nadzieję, że ten specjalizujący się i coraz bardziej urozmaicony rynek dostarczy mi jeszcze nie jednego tego typu ciekawego sprzętu. Ulubione akcesorium, odzież, części, jeżeli chodzi o testowane w tym roku rzeczy. Jeżeli chodzi o części, na pewno Shimano GRX. W końcu przerzucenie się na GRX-a bardzo, bardzo pozytywnie oceniam. Jestem bardzo zadowolony z obydwu GRX-ów, czyli z 2x11 w Lotse i z 1x11 w Superiorze. Potwierdziły się wszystkie moje oczekiwania wobec tej grupy napędowej, więc bardzo jestem z tego zadowolony. Jeżeli chodzi o ulubione, najbardziej zaskakujące element odzieży, no to kurtka, czyli JMP, którą teraz widzicie. Z wielu względów, po pierwsze dlatego, że ja wam kiedyś mówiłem, że bardzo mi zależy na odkrywaniu polskich firm i mało znanych rzeczy. A po drugie, po prostu naprawdę bardzo mi odpowiada, więc to było takie też duże zaskoczenie i coś, co oceniam in plus, zwłaszcza, że jest to element odzieży, który zawsze mnie mocno frapował, jeżeli chodzi o znalezienie ideału, bo właśnie taka kurtka jako trzecia warstwa wiatrówka to jest coś, co zawsze w mojej garderobie było. Poprzednio była to Endura Pro SL, no i teraz padło na tę kurtkę i jest to bardzo, bardzo fajne odkrycie. Opony. Zawsze ciekawy temat. Jeżeli chodzi o opony gravelowe, największym zwycięzcą roku dla mnie Tufo Gravel Speedero. Bardzo się tymi oponami podbiłem. Jeżeli chodzi o największe oponowe rozczarowanie, to Pirelli Cinturato. Po prostu opona, która za tę cenę, zwłaszcza wyjątkowo tempa, wyjątkowo mało dynamiczna jak na oponę o zerowym bieżniku praktycznie. Co z tego, że lżejsza od chociażby Continental Contact Speed, jak jest oponą dwa razy prawie droższą od Contact Speedów, a uważam, że zdecydowanie gorzej się toczącą. I no nie wiem, jak z odpornością na przebicie, bo nie udało mi się ani jednej, ani drugiej nigdy przebić, ale tutaj zdecydowanie było to największe rozczarowanie. Jeżeli chodzi o opony na szosę, to tutaj największa niespodzianka, bo moje ulubione opony na szosę sezonu 2020 to Panaracer Gravel King Slick. Wiem, jak to śmiesznie brzmi, opona szosowa i Gravel King w nazwie, ale właśnie na tych oponach jedziemy. Rewelacyjnie szybkie opony, które sprawdzają się fenomenalnie na asfalcie w szosie, a przy tym wszystkim do takiego super szybkiego Road Plusa gdzieś na ubitym shooterku również nie mają kompleksów. Bardzo lekkie opony w ogóle, jak na oponę, która nie jest typowo szosową oponą, waga poniżej 300 gramów przy 32 czy 28, to jest naprawdę dobry wynik. Oczywiście nie mają takiej odporności na przebicie jak typowe takie opony gravelowe, ale bardzo duże zaskoczenie i nie przypadkiem pakuję je znowu do szosy. Trochę liczb w tym roku. Ponad 13 tysięcy kilometrów przejechane, nie licząc tego, co przejechane gdzieś na rowerach niektórych testowych i miejskim, czyli pewnie pod 14 tysięcy realnie. No mój rekord chyba, taki rekord zapisany. Ja zwykle robiłem koło 10 tysięcy w roku. W tym roku paradoksalnie, mimo braku wyjazdów, pobity rekord kilometrów. Totalnie jak zwykle, nie treningowo, żadnych parametrów, żadnych planów, żadnego ciśnięcia. Ale fajnie noga już kręciła, tak w połowie, pod koniec. Dużo fajnych tras na luzie pokonanych, więc zdecydowanie im plus. No też te kilometry dość górskie, bo w tym momencie jest chyba prawie 150 tysięcy metrów przewyższeń, więc naprawdę to pokazuje, że my jeździmy jednak zwykle w górach i te kilometry też mają jakąś taką swoją wagę przez to. Ale fajny rok, fajnie było patrzeć na te statystyki rosnące tak trochę mimochodem, bez żadnych założeń, bez patrzenia na to. Czy w przyszłym roku będzie lepiej? Nie sądzę. Czy będzie podobnie? Też nie wiem, ale najważniejsze jest to, żeby była podobna satysfakcja z tych kilometrów. Wiecie już, że ulubioną trasą, ulubionym wyjazdem sezonu 2020 był Neapol, ale jeśli chodzi o ulubioną trasę i podjazd, to wygrywa u mnie Pico Veleta. W tym roku były dwie nowe góry z tych większych, czyli z tej piątki najdłuższych podjazdów w Europie, czyli Veleta, ale jechana od połowy, i Kaunertal. No i pomimo tego, że Kaunertal imponujący i naprawdę ciekawy, to jednak Veleta z tym kosmicznym klimatem ośrodka narciarskiego prawie w Afryce naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie. Zwłaszcza, że był to ten wyjazd, który robiliśmy dla Sudala, głównie skupiony na materiałach, na nagrywaniu. Pożyczony rower, ale mimo tego fajne wspomnienia z Velety. Jeśli chodzi o sprzęt i realizację materiałów na Bike Show, no to też rewolucyjny rok, bo baza sprzętowa się poszerzyła niesamowicie. Dla mnie na pewno największym plusem jest, znaczy plusem,
rewolucją i dla mnie plusem jest odejście od jakichkolwiek nagrywań GoPro czy telefonem. Od późnej wiosny, wczesnego lata wszystkie filmy realizuję już aparatami. Przerzuciłem się też całkowicie na sprzęt Sony, więc tak naprawdę teraz w flocie mojej bike showowej filmy realizowane są albo Sony RX 0 jak w tej chwili, albo Sony A6400, jeżeli chodzi o takie bardziej komercyjne realizacje. No i ostatnio do floty dołączył nowy sprzęt, którego jeszcze przewidzieliście, bo chociażby bike fitting był nagrany nim, czyli Sony ZV1, który ma zastąpić RX-a przy takich realizacjach w trochę ładniejszej pogodzie, no bo RX dalej jest moim podstawowym wyborem, jeżeli chodzi o gorszą pogodę, trudniejsze warunki. Natomiast ZV1 ze sprawą większych możliwości, chociażby jaśniejszego obiektywu, lepszego mikrofonu, raczej inaczej, lepszego fabrycznego mikrofonu, bo i tak nagrywam z pomocy mikrofonów zewnętrznych, ma pozwolić trochę rozszerzyć spektrum możliwości, a przede wszystkim ma połączyć możliwość nagrywania filmów z robieniem zdjęć, bo w tej chwili jest tak, że jak jadę gdzieś w góry albo na jakiś wyjazd, to zawsze mamy RX-a do nagrywania filmów i starego Ricoha GR2 do zdjęć, a chciałbym mieć po prostu zamknięte to w jednym pudełku. No i cóż, powoli koniec, zachodzi słońce, kończy się ten piękny dzień, kończy się ten szalony rok. Ja bym Wam wszystkim życzył i sobie też, żeby ten nadchodzący rok był przede wszystkim spokojny, bezpieczny, zdrowy i przewidywalny, żeby w tym dobrym tego słowa znaczeniu udało się realizować to, czego bardzo chcecie i żeby różne nagłe, a niefajne niespodzianki nie stawały na drodze realizacji swoich planów. Z mojej strony na pewno obiecuję, że motywacji mi nie zabraknie, zwłaszcza, że kanał od już pewnego czasu nie jest tylko i wyłącznie hobby i zabawą, ale też jest w dużej mierze sposobem na życie i sposobem na utrzymanie się i bardzo fajnie się zazębia z różnymi komercyjnymi projektami, które sobie gdzieś tam realizuję, bo bardzo wielu klientów do mnie też przez Bike Show trafia i to jest coś, co mnie najbardziej cieszy, a Bike Show jest dla mnie ogromnym poligonem doświadczalnym, jeżeli chodzi o rozwijanie się filmowo, reklamowo i w różnych wątkach, które realizuję potem i wykorzystuję zawodowo, więc naprawdę jest to przepiękna zabawa, która stała się sposobem na życie i oby tak było jak najdłużej. Chciałbym, żeby w tym roku było co najmniej tak dobrze, jak było. A z czasem chciałbym, żeby było więcej Tomka, czyli więcej tego sportowego punktu widzenia z najwyższej ligi, czyli z World Touru. W najbliższym roku Tomek dalej się ściga w perspektywie czasowej, pewnie bliższej niż dalszej, dołączy do nas tutaj częściej, no jako już emerytowany kolarz i pewnie wniesie bardzo dużo z tego sportowego punktu widzenia, który ja bardzo chciałbym, żeby tutaj był mocniej widoczny. Bo taka jest idea na Bike Show, że jest ta wizja romantycznego kolarstwa, którą realizuję te ja z postaciami, które znacie z vlogów, ale też chciałbym, żeby był mocny sportowy punkt widzenia ze strony Tomka i żeby też dołączył do nas jakiś kobiecy głos, który kolarstwo nam zdradzi z perspektywy właśnie, który zdradzi nam kolarstwo z perspektywy zupełnie innej, czyli płci pięknej, ale niekoniecznie w wersji takiej początkującej, ale też trochę bardziej zaawansowanej, więc to jest pieśń przyszłości. Mam nadzieję, że taki rozwój kanału i te wątki uda mi się też wpleść. A póki co bardzo Wam gorąco dziękuję za klikanie, za oglądanie, za wszystkie słowa krytyki tej konstruktywnej, która pozwala mi to czasami też pchać do przodu i dziękuję też wszystkim tym, którzy realnie wspierają finansowo kanał, klikając tą opcję wspieram to, no bo to też dużo dla mnie znaczy, patrząc po tym, że Bike Show jest też sposobem na życie. Dzięki za ten odcinek, dzięki za ten rok, dzięki za ten sezon i do zobaczenia już w kolejnym sezonie, czyli zapewne za 2 dni. Trzymajcie się i szczęśliwego nowego roku.